po niedzielnym odcinku Rolnik szuka żony wielu fanów zdawało się urażonych tym, jak Stanisław traktuje zaproszone kandydatki. Na ręce 26-latek głównie przytakiwał jednej z nich i unikał kontaktu wzrokowego. Teraz zdecydował się zabrać głos w tej sprawie. Ósma edycja Rolnik szuka żony niemal od początku budziła spore emocje. Dziś, gdy z programu zaczęli odpadać pierwsi uczestnicy, widzowie mają już wyraźnych faworytów i osoby, które nie wzbudziły ich szczególnej sympatii. Z początku dobrą prasą cieszył się 26-letni Stanisław, który zaprosił kandydatki do malowniczego pałacu z imponującym ogrodem. Niestety po emisji pierwszych odcinków Rolnik szuka żony stało się jasne, że Stanisław, zdaniem widzów, nie znajdzie tytułowej żony w programie. Wszystko przez to, jak zdystansowany jest w stosunku do uczestniczek, które zaprosił do gospodarstwa. W międzyczasie wyszło też na jaw, że dom, w którym je gościł, w rzeczywistości nie należy do niego. Niedzielny odcinek także nie pomógł ocieplić wizerunku 26-latka. Widzowie byli świadkami osobliwej randki rolnika z jedną z kandydatek, której głównie przytakiwał i niespecjalnie wysilał się, aby ją lepiej poznać. Większość czasu po prostu rozglądał się na boki i nie sprawiał wrażenia zainteresowanego tym, co mówi do niego dziewczyna. Unikał także kontaktu wzrokowego i spojrzał na nią raptem kilka razy, co wywołało oburzenie części widzów. Emocje, jak na zawodach szachowych, zabłysnął na ręce z Roxaną, dziewczyna do niego ładnie całymi zdaniami mówi, a on patrzy gdzieś w dali i odpowiada, rychm, rychm, rychm. No wyszłabym i się spakowała do domu, w ogóle nie patrzy w oczy przy rozmowie. Masakra, te jego randki przy stoliczku. Zaczęło mi się mieszać, czy czasem nie oglądam pierwszego odcinka, ta, hyhy, ta. Chcesz winogron? Wieszali na nim psy Fani Show. Warto nadmienić, że chłodne relacje Staszka z kandydatkami nie są niczym nowym, bo w poprzednich odcinkach również nie wykazał się specjalnym zaangażowaniem. Podczas gdy zaproszone kandydatki śmiały się i dokazywały, on głównie im przytakiwał i pytał o to, jak go odbierają. Same uczestniczki też zdawały się zdezorientowane brakiem zainteresowania z jego strony. Teraz głos postanowił zabrać sam Stanisław, który udostępnił na Instastories nowy post. Pokazał w nim swoją reakcję na to, jak wypadł w nowym odcinku programu. Sądząc po minie, nie przejął się specjalnie tym, jak mu poszło i nie ma sobie nic do zarzucenia. Podpis zdjęcia natomiast sugeruje, jakoby winą obarczał produkcję show. Patrząc na te wycinki, jak nie patrzę w oczy, napisał i pokazał, jak śmieje się przed telewizorem. Myślicie, że zaproszonym uczestniczkom dopisuje równie dobry humor?